Proszę Państwa, zbliżają się wybory parlamentarne. Chciałem, skorzystając z tego zaproszenia, po pierwsze bardzo serdecznie wszystkich Państwa prosić o udział w wyborach. Mam świadomość pełną, sam częściowo tego doświadczyłem niedawno, że jest wiele zniechęcenia, ale też jest wiele takiego przesadnego krytycyzmu, który zabiera nam często satysfakcję z tego, co nam samym wszystkim się udało zrobić. Jechałem tutaj z Warszawy do Grudziądza, jadę potem do Gdańska. Tak przyglądałem się Polsce i naprawdę nie jest to kraj w ruinie. Dzięki pracy wszystkich Polaków, dzięki wysiłkom wielu ekip rządzących, dzięki wysiłkom wszystkich obywateli, ale także i polskich polityków. Także chciałbym zachęcić do po prostu wzięcia udziału w głosowaniu, w wyborach. No ja oczywiście w sposób naturalny, w sposób serdeczny szczególnie myślę i chcę polecić Państwu także i moich kolegów parlamentarzystów, którzy także Michała Wojczaka, którym idziemy jedną wspólną drogą przez polską politykę od czasu AWS-u. Proszę bardzo. Bardzo prosimy Państwa o zadawanie pytań. Pan swoje głosy. Komu? Jak powiedziałem, myślę, że powiedziałem dosyć precyzyjnie. Jakby udzielam mojego poparcia konkretnym osobom, a jeśli chodzi o moje sympatie w stosunku do całego środowiska Platformy Obywatelskiej, to ono jest też oczywiste. Jest ono oczywiste. Ja nie jestem członkiem partii i nie zamierzam uprawiać polityki partyjnej czy stronniczej, ale w sytuacji wyboru zawsze z największą satysfakcją udzielę poparcia tym osobom, które po pierwsze tego chcą, a po drugie, które uważam, że są mojego poparcia warte. Więc z największą przyjemnością takiego poparcia parlamentarzystom Platformy Obywatelskiej udzielam tutaj. Trudno o lepsze i silniejsze poparcie niż pan prezydent Bronisław Komorowski, z którym no, mieliśmy okazję współpracować jeszcze, kiedy byłem posłem Akcji Wyborczej Solidarność i tak te nasze drogi jakoś się tam przeplatały. Zresztą współpracowaliśmy wówczas, kiedy ja byłem senatorem, a pan Bronisław Komorowski prezydentem Rzeczypospolitej. Monika Kamińska, Telewizja Polska. Panie prezydencie, powiedział pan, że Polska zdecydowanie nie jest w ruinie. Jak zdecydowanie jakie słowa prezydenta były skierowane do Polaków na emigrację, żeby nie wracali do Polski? Proszę Państwa, pierwsze chciałem powiedzieć jeszcze wróci do tych ruin. Ja tutaj też w Grudziądzu widać, jak jest jeszcze wiele do zrobienia, ale widać, jak wiele zostało zrobione. I chciałem też, dziękując mieszkańcom Grudziądza, władzom Grudziądza, dziękując parlamentarzystom, chcę powiedzieć, że bardzo serdecznie dziękuję za parę takich działań wspólnych, bo to jest, dzisiaj patrzyłem i cieszyłem się tak naprawdę, bardzo się cieszyłem, że działa ustawa, którą miałem przyjemność podpisać, moja ustawa z mojej inicjatywy, która weszła do parlamentu. Podpisywałem ją tutaj w Grudziądzu na wałach przeciwpowodziowych. No i widać, że się zamienia ta ustawa, zamienia się w konkrety, zamienia się w ścieżki rowerowe. Muszę Państwu powiedzieć, że marzę o tym i na rzecz tego działałem jeszcze od czasów marszałkowania w polskim Sejmie, aby całą Polskę od południa do północy wzdłuż Wisły, ale także i wzdłuż innych rzek połączyły ścieżki rowerowe w wymiarze takiego połączeń obejmujących wszystkie województwa nad królową polskich rzek. I tu w Grudziądzu zobaczyłem, że to jest absolutnie realne. Ta ustawa jest wykorzystywana przez samorządowców w wielu miejscach w Polsce. W Małopolsce powstaje kilkaset kilometrów ścieżek rowerowych wzdłuż rzek. I jestem pewien, że wspólnym wysiłkiem, mam nadzieję, że będę mógł być w dalszym ciągu przydatny, stworzymy taką ścieżkę rowerową od Wisły, w górach tej Wisły, wzdłuż Wisły do Gdańska. To jedna rzecz. Chciałem serdecznie też panu posłowi podziękować za pomoc w przeprowadzeniu jednej z ostatnich ustaw, inicjatyw prezydenckich związanych z Warszawą. Upamiętnienia wszystkich ofiar z czasów komunistycznych. Dotyczy ona głównie tak zwanej łączki na Powązkach, gdzie byli chowani w czasach stalinowskich potajemnie, z zacieraniem wszystkich śladów, ludzie skazywani
z wyrokami albo bez wyroków mordowani po prostu działacze podziemia antykomunistycznego. Chcę za to serdecznie podziękować, że to udało się tą moją ustawę przeprowadzić, na dodatek w taki sposób, że chyba mało kogo sprawa ta poraniła. A mogła, bo przecież każde przemieszczenie na terenie cmentarza, jeśli dotyczy grobów późniejszych, jest problemem zawsze trudnym. Także serdecznie dziękuję i za tę determinację, panie pośle, i za taką delikatne przeprowadzenie tej kwestii. Mam nadzieję, że to będzie służyło w wielu miejscach w Polsce i na rzecz jak najlepszego, ale jak najprzyzwoitszego, także jakby z rozwiązania trudnej sprawy, niesłychanie bolesnej, dramatycznej historii najnowszej. Misje własnej prezydentury i jakby jej charakter. W moim przekonaniu rola prezydenta jest rolą wymagającą w sposób szczególny wydobywania tego, co łączy, co czasami także oddziela od sfery konfliktu bieżącego właśnie międzypartyjnego, szczególnie jeśli to jest okres wyborczy. Ale oprócz tego, rolą prezydenta w moim przekonaniu zawsze jest promowanie Polski. Promowanie Polski, to powiem, za granicą, a może szczególnie w Polsce. My sami potrzebujemy promocji Polski w Polsce, w nas samych. Właśnie chodzi o dumę z dokonań, o dumę z tego, że potrafiliśmy wiele spraw rozwiązać. To nie musi oznaczać, że beztroski, że niedostrzegania problemów. Można mówić o Polsce jako o kraju, w którym wiele zostało dobrze zrobione, wiele wymaga poprawienia albo zrobienia jeszcze. I starczy roboty na następne pokolenia, na następne ekipy. Ja zawsze starałem się tak mówić o kraju, niezależnie od tego, czy kto rządził. Szczególnie wtedy, jeśli byłem za granicą, jako prezydent, jako marszałek, jako minister, jako poseł, bo taka jest zasada. No. O Polsce mówi się, szczególnie w oczach, jeśli się rozmawia z kimś spoza Polski, mówi się jak najlepiej. To jest kwestia umiejętności. Można powiedzieć i krytycznie właśnie o tym, co zostało do zrobienia. Ale to wcale nie musi oznaczać, że się obniża autorytet, szacunek i powiedziałbym życzliwe zainteresowanie naszym krajem. Więc to jest pytanie o kształt prezydentury. Ja powiedziałbym, no pierwsze koty za płoty. Trzeba czekać, co z tego dalej będzie. Ja życzę, jak już powiedziałem i panu prezydentowi Dudzie, i życzę Polsce, aby ta prezydentura była udana. Trzeba zbierać doświadczenia, czasami także i doświadczenia jakichś niedoskonałych zachowań, po to, aby lepiej się zachowywać w przyszłości, lepiej reprezentować Polskę na zewnątrz, ale także Polskę wobec Polaków. Trudno pana dzisiaj nie zapytać o sytuację, trudną sytuację związaną z uchodźcami. Co przed Polską? Co Polska powinna zrobić? Otwierać się? Jeśli tak, to na jakich warunkach? Czy otwierać się przy stanowisku związanym z pieniędzmi, czy jednak iść w stronę Europy? Proszę państwa, no to jest sprawa, którą... Jest zresztą parę takich spraw. No będzie pewnie taki moment, kiedy trzeba będzie to pokazać. Ale ja... W czasie mojej prezydentury powołałem taki zespół, który zajmował się przygotowaniem założeń polskiej polityki imigracyjnej i polskiej polityki integracyjnej. Dorobek tego zespołu jest, są zebrane materiały, są wydane, były dyskusje, są wydane materiały z tych dyskusji. Są przede wszystkim byli zebrani świetni ludzie, fachowcy. I dlaczego to robiłem? No jeszcze robiłem w przekonaniu, że prędzej czy później, dałem, że raczej trochę później, zjawisko dużej, jakby poważnej migracji do Polski z zewnątrz, także z krajów egzotycznych, nieuchronnie będzie miało miejsce. I tak będzie, proszę państwa. Problem polega na tym, że tak już się stało w tej chwili. Zjawisko pojawiania się przybyszów z zewnątrz, którzy będą w Polsce szukali na stałe swojego miejsca, czeka nas nieuchronnie, równolegle do wzrostu zamożności, do rozwoju naszego kraju. Dzisiaj mało kto jeszcze przyjeżdża do Polski na stałe.
bo jadą tam, gdzie jest najlepsze życie, gdzie jest najłatwiej żyć na jak najlepszych warunkach. Dlatego Polska jest dzisiaj głównie krajem tranzytowym. Ale to dzisiaj powinniśmy kształtować zdolności państwa polskiego do prowadzenia świadomej polityki imigracyjnej. Na czym to polega? W różnych krajach są różne rozwiązania. Jedni mówią, jakie kategorie są pożądane, jak się sprawdza, czy nie wiąże się z tym jakieś zagrożenie. W niektórych krajach jest na przykład bardzo ciekawy, w Kanadzie, jest na przykład konieczność uzyskania swoistej deklaracji i obietnicy zaangażowania się 5 rodzin. Jeśli jest 5 rodzin w jednej miejscowości, my się zajmiemy jakąś rodziną uchodźców. No to już o wiele łatwiej jest nie tylko przyjąć takich ludzi, ale ich zintegrować. Dlatego wielkim zadaniem, bo zręby polityki imigracyjnej Polska posiada, ale nie posiada w moim przekonaniu wystarczającego planu, programu politycznego, polityki integracyjnej, czyli pozwalającej skutecznie, mądrze prowadzić integrację tego rodzaju ludzi w społeczeństwie polskim. To jest wielkie zadanie. Jak nie dopuścić do popełnienia błędów, które popełnili Niemcy, Francuzi i inne narody, które dopuściły do powstania swoistych get, takich miejsc, gdzie się skupiła ludność o innym pochodzeniu i żyje wyobcowana. To czasami daje o sobie znać w drugim, a nawet w trzecim pokoleniu. Najczęściej daje o sobie znać w sposób bardzo negatywny. To jest wielkie zadanie. I uważam, że gest w postaci zapowiedzi, deklaracja Kościoła, to nie tylko jest rzecz cenna, ale szalenie zobowiązująca, bo ona powinna ułatwić właśnie integrację tego rodzaju rodzin, przybyszów zewnątrz w społeczeństwie polskim. Jest wielkie do wykonania zadanie, jakim jest także przygotowywanie polskiej opinii publicznej na zetknięcie się w stopniu nieuchronnym nadchodzący w dużej skali z tego rodzaju zjawiskiem. Bo proszę Państwa, dzisiaj jest fala uchodźców ze względu na konflikty na Bliskim Wschodzie i w Afryce, ale Polska się będzie rozwijała wbrew właśnie tych teoriom o kraju w ruinie. Polska się dalej będzie rozwijała, będzie coraz atrakcyjniejsza dla ludzi z zewnątrz. Jeżeli chcemy się z tym problemem czuć lepiej, nie bać się, no to dzisiaj trzeba mądrze te problemy rozwiązywać. W moim przekonaniu to jest najgorszy moment, okres kampanii wyborczej, kiedy są fałszywe deklaracje, są fałszywe lęki. Najłatwiej jest także budować ludzki strach zamiast ludzkich dobrych odruchów. Kampania wyborcza się, proszę Państwa, skończy. Każdy rząd wyłoniony w wyniku wyborów parlamentarnych, obojętnie jakiej maści politycznej, będzie miał to jako zadanie numer jeden. Dlatego radziłbym wszystkim powściągnąć emocje własne, powściągnąć pokusę zagospodarowania wyborczego tego trudnego problemu. I wydaje mi się, że to jest szczególne miejsce, szczególny obszar do działania prezydenta. Tu już jest po wyborach. To zadaniem prezydenta jest budowanie wspólnoty obejmującej wszystkich obywateli i tych wszystkich, którzy będą mieszkańcami czy obywatelami naszego kraju. Także o innych kulturach, innych językach, o innych religiach. To jest wielkie zadanie prezydenckie. Mam nadzieję, i to mówię tak ze szczerego serca, zachęcałbym do podjęcia tego wysiłku, bo mam świadomość, że to nie zawsze musi przysparzać popularność. Ale zawsze jest potrzebne Polsce przygotowanie opinii publicznej na zetknięcie z tego rodzaju problemem, zbudowanie programu polityki integracyjnej, integrującej tych ludzi, no i wspieranie ewentualnego doskonalenia polityki imigracyjnej. Panie prezydencie, ale pan mówił o pewnym procesie, długotrwałym procesie. Ja pytam tak naprawdę o dzisiaj. Co przed Polską dzisiaj w sprawie? No i pani, na tym polega nieszczęście. To jest tak samo apel kieruję do dziennikarzy, żeby właśnie nie spłycać tego problemu. Do tego, tak, do pytania, czy ma być 2, czy ma być 12 tysięcy. Czy dzisiaj, czy jutro. Proszę Państwa, dzisiaj już jest problem, ale on będzie gorszym problemem, jeżeli nie zareagujemy spokojnie na zasadzie szukania drogi
pomiędzy ksenofobicznymi zachowaniami niechętnymi do każdego przybysza, a hura optymizmem, że bierzmy każdego. Polska musi znaleźć swoją drogę postępowania i to właśnie nie w trybie jednego dnia czy jednego miesiąca. Jeżeli chcemy sprawę załatwić porządnie, to trzeba kontynuować prace, które były prowadzone w Kancelarii Prezydenta za moich czasów i uzbroić kraj, państwo w politykę, w świadomą politykę imigracyjną i integracyjną i trzeba jednocześnie budować konsekwentnie dobre postawy w społeczeństwie polskim. I to się nie robi na zasadzie tworzenia sensacji jednego dnia. Panie prezydencie, ja tutaj tylko, czy na dzisiaj dzień stanowisko polskiego rządu wobec uchodźców, czy ono jest wystarczająco solidarne do jakichś konstruktywnych działań? I te nasze krótkie pytania, skrócone pytania wynikają też z tego, że te rozmowy w tej chwili trwają, tak? Przed Europą te decyzje są... Ja w tych rozmowach nie biorę udziału, więc raczej musi pani kierować swoje pytania do uczestników tych rozmów. Ja mogę to, co powiedziałem państwu, to samo powtórzę i rządowi, że trzeba próbować te trudne problemy rozwiązywać w maksymalnie możliwy w pełni, się nie da, abstrahowaniu od temperatury wyborczej i powinny mieć świadomość wszystkie siły polityczne, że będzie to trudny problem, który rozwiązywać będzie musiał i powinien jak najlepiej rozwiązywać każdy rząd wyłoniony w wyniku wyborów parlamentu. To już jest niedługo. Nie wolno straszyć ludzi, należy rozwiązywać problemy. Jak rozwiązywać? Proszę bardzo, ja chętny jestem do każdej rozmowy na ten temat, do przekazania własnych myśli, także własnych, przygotowanych z myślą o procesie, który się rozpoczął, własnych przemyśleniach z czasów, gdy pełniłem funkcję prezydenta. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, bardzo bym prosił, żeby może wrócić do spraw Grudziądza. Jeżeli państwo by mieli pytania dotyczące Grudziądza, regionu, to bardzo proszę. Ja myślę, że każdy polski region jest zainteresowany pytaniami uchodźców, bo to może za chwilę nas bardzo dotyczyć. Ja chciałabym jeszcze jedną rzecz dopytać w sprawie uchodźców, panie prezydencie. Czy pan ocenia stanowisko rządu jako dość solidarne? Dokładnie, to jest tak naprawdę... Wystarczająco solidarności w tym stanowisku jest według pana? Czy jednak jest jej na tyle mało, że na razie obijają się nam po prostu dwie skrajne frakcje, jedna bardzo za, jedna bardzo przeciw i co z tego może tak naprawdę wyniknąć? Jeżeli mogę się dołączyć, bo pan, panie prezydencie, mówi o gettach na Zachodzie, to wpisuje się pan w retorykę Jarosława Kaczyńskiego, który straszy gettami w Szwecji. No przed chwilą powiedział pan, że nie róbmy takiego samego błędu, jak na Zachodzie, we Francji, w Niemczech, podając tylko... Wie pan co, gdyby tak było, to pewnie każdy, który by obchodził rocznicę powstania w getcie warszawskim, też by mówił tak samo jak Jarosław Kaczyński, a jest inaczej. Więc ja bym się nie przywiązywał na pana miejscu do słowa, bo przecież o to chodzi, żeby właśnie get nie było, jak może ich nie być? Oczywiście można sobie wyobrazić, że na tej zasadzie, że zbudujemy mury, które oddzielą nas od reszty świata i to jest koncepcja pana Jarosława Kaczyńskiego, ale jest inna droga, to znaczy działanie na ludzi, którzy się pojawiają w krajach europejskich tak, aby chcieli się mieszać z innymi, chcieli żyć życiem społeczeństwa miejscowego, a nie zachowywać swoje enklawy w pełni odizolowane od świata narodów europejskich. Tak się nie dopuszcza do tworzenia get. A jak już się dopuści, to potem zawsze się znajdą tacy, którzy będą chcieli te getta zwalczać, ale czyniąc krzywdę ludziom. Potem w swoim własnym mieszkaniu, a to było w moim mieszkaniu. No to nie powinno to chyba budzić żadnych emocji. Jeśli ktoś uważa, że zdjęcie ze mną i moja wypowiedź mu służy wyborczo, bardzo się z tego cieszę. Panowie parlamentarzyści poprosili o inne formy wsparcia, ja ich udzieliłem, ale jak będziecie chcieli, przyjeżdżajcie, w mieszkaniu nagramy. Grudziądz, pytanie grudziąckie można? Tak, jasne. Dla pana Grudziądz jest bliski, prawda? Też rodzinnie. Czy w związku z tym jest to jedna z tych przyczyn, dla których zaangażował się pan w kampanię dwóch grudziąckich kandydatów? Widzę, że pana nie było na początku, bo o tym mówiłem, ale powtórzę raz jeszcze raz. Po pierwsze, serdecznie dziękuję za głosy oddane na mnie w kampanii wyborczej. Tu w Grudziądzu wygrałem bardzo poważnie i bardzo serdecznie za to dziękuję. Ale oczywiście są i inne powody, dla których takiego mojego wsparcia udzielam. To jest i współdziałanie z obu panami, jak i wspólna droga
polityczna i w przypadku pana senatora to jest droga od czasów AWS-u, prawda, rządu Jerzego Buzka, ale jest i ten osobisty wątek, jakim jest moja po prostu naturalna sympatia do Grudziądza, miejsca dzieci, urodzenia i dzieciństwa mojej mamy, zawsze o tym mówiłem. No więc jak życzę, a życzę jak najlepiej Grudziądzowi, to życzę także i dobrych parlamentarzystów. Polityka prorodzinna. Jak ocenia pan obecne propozycje rządu właśnie w tej kwestii? Chodzi o obniżenie podatku do 10%, wspieranie tych najbiedniejszych. W jaki sposób odniesie się pan do tej... Wiecie państwo, no ja nie chciałbym występować w roli recenzenta tych, którzy dzisiaj dźwigają ciężar odpowiedzialności za państwo. I chciałbym jakby ograniczyć, nie chcę uczestniczyć w takiej, powiedziałbym, politycznej módce, konflikcie, szczególnie między partiami. Ale oczywiście dlatego powiem w ten sposób, odpowiadając na pana pytanie. Jestem przekonany, że ogłoszone przeze mnie jako cel strategiczny państwa polskiego, co zrobiłem 4 czerwca 2014 roku, w 25. rocznicę odzyskania wolności, ogłosiłem jako cel strategiczny politykę prorodzinną, mającą na celu przełamanie kryzysu demograficznego, pozostaje absolutnie aktualnym zadaniem. I to będzie zadanie, bo politykę prorodzinną, aby ona była skuteczna, trzeba prowadzić konsekwentnie, nie przez rok, nie przez dwa, tylko to musi być wiele, wiele lat konsekwentnego działania. I to, co udało się zrobić przez ostatnie lata, napawa wielkim optymizmem i dumą. Także i moje rozwiązanie, jakim była ulga podatkowa dla rodzin wychowujących dzieci, z czego już w tym roku skorzysta 1 000 000 rodzin polskich, ale cieszyć powinny działania wszystkich innych środowisk, także i rządu, które oznaczają pogłębianie polityki prorodzinnej. To ta zapowiedź o ulgach podatkowych jest, ona konsumuje także i to moje rozwiązanie o ulgach typowo prorodzinnych. Ona się w tym zmieszczą. Trzeba było zrobić dobry początek. Jak widać, ten proces posuwa się coraz dalej. Ja bym zachęcał oczywiście partie polityczne do swoistego licytowania się na politykę prorodzinną, ale nie tylko na zasadzie, kto wyda więcej pieniędzy, tylko na zasadzie, kto zaproponuje rozwiązania, które mogą być bardziej efektywne w sensie skutków, to znaczy przełamywania kryzysu demograficznego. Nie tylko w sensie skutków, kto zyska więcej głosów w kampanii wyborczej. I na tym trzeba, według mnie, po to jest i prezydent, po to są także byli prezydenci, którzy zachowują pewien dystans od bieżącego sporu politycznego, żeby mówić, jest strategicznym zadaniem państwa polskiego i społeczeństwa polskiego przełamanie kryzysu demograficznego, bo jak tego nie zrobimy, to źle z nami będzie. No więc ja to mówię i będę wdzięczny każdej opcji politycznej, jeśli potrafi coś mądrego dołożyć do polityki prorodzinnej. Nie zawsze mądre jest równoznaczne z drogim, z wydaniem wielu pieniędzy. A takie pomysły też się pojawiają. Nigdy nie ma tak, że nie można być bardziej solidarnym. Jak pani wie, podpisałem taki apel o takie mocne zachowanie, jednoznaczne w kwestii uchodźców. Uzupełniam je cały czas o ten drugi aspekt. To nie może być tylko emocjonalnie na tak, bo solidarność, tylko musi być mądrze, żeby uniknąć ryzyk, aby uniknąć strat, aby uniknąć czegoś, co nam naprawdę grozi, tak jak całej Europie. Że w wyniku błędów popełnianych na początku, tak jak w Niemczech, czy we Francji, w innych krajach, po latach napędza się nastroje niechęci wobec przybyszów, wobec obcych, wobec innych ludzi. Jak państwo wiecie, ja jestem z wykształcenia historykiem, więc sobie pozwolę pani powiedzieć nieprostym pytaniem, tak czy nie, ale jednak pewnym krótkim wywodem historycznym. Jednym ze źródeł wielkości pierwszej Rzeczpospolitej była wielonarodowość. To tu w Grudziądzu też państwo wiedzą, kto tutaj mieszka. Prawda? Jednym ze źródeł nieszczęścia w okresie międzywojennym była też wielonarodowość naszego kraju. To było źródło słabości z kolei.
No więc warto się zastanowić, dlaczego raz to samo zjawisko było źródłem wielkości Polski, a drugi raz źródłem słabości i rozpadu państwa. No więc trzeba z tego wyciągać wnioski. Ja wyciągam wniosek prosty. Należy przyjąć jako nieuchronne procesy i nie walczyć z nimi, tylko starać się nimi kierować. Tak, aby wyciągnąć maksymalne korzyści jako naród polski, jako państwo polskie, a ograniczyć ryzyka, ograniczyć źródła kłopotów, które z tego samego zjawiska płyną. Niemcy zrobili błąd w moim przekonaniu. Kiedyś specjalnie zapraszali przed Turków. Jak przyjechał 2-milionowy Turek do pracy w Niemczech, a Turcy zbudowali tak naprawdę potęgę gospodarczą Niemiec powojennych. Pracownicy, robotnicy tureccy. Więc jak przyjechał 2-milionowy Turek, to go powitały delegacje niemieckie. Dostał w nagrodę, z tego co ja pamiętam, motocykl. Co wtedy było wielkim wyróżnieniem. Ale jak przyjechał 4-milionowy, to już nikt nie witał, już nikt się nie cieszył, a zaczęto podpalać obozy właśnie gastarbeiterów. Więc żeby uniknąć takiego negatywnego scenariusza, trzeba na początku zachować się w porządku, tak, i solidarnie, i emocjonalnie, ale również mądrze. Trzeba uzbroić państwo polskie a teraz mądrze, nie mądrze. W politykę integracji tych ludzi.